Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek, Rock Day. Zabieramy się znowu za kolędy. No, Gdy śliczna panna w wersji alternatywnej, metalowej, w zmianach tonacji, no po prostu coś niesamowitego. No, gramy! W poprzednim filmie, w którym link jest poniżej, grałem Gdy śliczna panna w wersji takiej klasycznej, można powiedzieć melodycznej. Zaczynaliśmy od tonacji E. Oczywiście, jeśli teraz chcielibyśmy zmienić tonację, to wystarczyłoby przesunąć cały ten schemat, który tam wam pokazywałem. Cały schemat można by przesunąć o dowolną ilość progów. Jeśli powiedzmy ktoś powie, gramy w tonacji, załóżmy, nie wiem, D, no to musicie wiedzieć, jeśli tu było E, to cały ten schemat musielibyśmy przesunąć do dźwięku, żeby tutaj był D. No gdzie jest D? To ze skali chromatycznej wypadałoby skorzystać, ale wam tu podpowiem. D byłoby nie tu, nie na szóstym progu, tylko na piątym progu. Piąty próg, struna piąta, to jest dźwięk D. I teraz na przykład cały ten schemat by trzeba było zagrać dokładnie właśnie od tej pozycji. Czyli pamiętajcie, każdy palec ma swój próg. Cała ta melodia przesunięta jest. No teraz, dobra, spróbujmy to jakoś na przesterku zagrać, jakieś wersje alternatywne, przesterowane. Czyli teraz jeśli mielibyśmy jakąś wersję alternatywną, to z przesterusiem, prawda, sobie gramy. No i możemy jakoś kombinować. Wiemy, że zaczęliśmy tą pierwotną wersję grać w tonacji E. No po prostu to byłoby coś rewelacyjnego. Szybko kołysała, troszkę za szybko.
że ja gram tę wersję alternatywną, poza oczywiście tutaj Power Hordami, które grałem wzdłuż gryfu, to grałem same melodyki na tej podstawowej wersji, którą już wam pokazywałem, więc właściwie tutaj cały czas poruszałem się po tych dźwiękach, które grałem wtedy na klinie i nic takiego dodatkowego nie robiłem, no ewentualnie jakieś tutaj takie zgrzyty, które były, no to były poza skalą. Jednak tutaj się nie przerażajcie, jeśli tam coś za szybko, że nie nadążacie czy coś. To jest kwestia już samej rytmiki, przesteru, no i można powiedzieć naszej inwencji, jak to ewentualnie zrobić, bo i tak główny motyw jakby tutaj słychać w tym graniu. Oczywiście jeśli za bardzo się zapędzimy, to troszeczkę nam to odbiega już od tematu, ale sam główny motyw Gdy śliczna panna tutaj się przewija w tym. I właśnie według mnie najfajniejsze smaczki są takie, że grając na przesterze tą kolędę, w takiej oczywiście wersji zbliżonej jak najbardziej do tej oryginalnej, to właśnie na przesterze plus bending plus flażolety brzmi naprawdę rewelacyjnie, naprawdę jest troszeczkę inne niż to, co zawsze gramy i zawsze męczymy. Więc no, myślę, że warto sobie pokombinować, no po prostu to jest bardzo przyjemne. Switaśnie i fajowo, papatki, Wojtuś dla was mówił.